Państwa bardzo serdecznie. W naszym ostatnim filmie mówiłem o zestawie do odległościówki na bardzo głębokie wody z przesuwnym spławikiem typu slider. Dzisiaj chciałem pokazać, w jaki sposób prawidłowo zarzucać taką odległościówką, ponieważ jest sporo różnic między odległościówką lekką, którą pokazywaliśmy już kiedyś, ten film znajduje się na naszym kanale YouTube, a odległościówką ciężką. Tam są spore różnice, jeżeli chodzi o konstrukcję obciążenia. I przy odległościówce typu slider do łowienia na głębokich łowiskach ta technika rzutu również jest bardzo istotna, żeby rzucać celnie, precyzyjnie i przede wszystkim, żeby nie plątać zestawu podczas rzutu, co sprawia cały czas dużo problemów, zwłaszcza początkującym wędkarzom. Ogólnie rzecz biorąc, podstawowe zasady rzutu ciężką odległościówką są dokładnie takie same jak przy wszystkich innych metodach. Nie tak dawno robiliśmy film na temat metody, na temat rzucania metodą. Tutaj też będą obowiązywać te same zasady. Pierwsza sprawa, bardzo ważna, trzymanie wędki podczas rzutu. Wędkę trzymamy w ten sposób, na prawo od głowy. Nigdy nie trzymamy jej w ten sposób, ani w ten sposób, ponieważ takie trzymanie wędki spowoduje, że nie widzimy celu, koncentrujemy się na wędce i wtedy bardzo ciężko trafić dokładnie w prawo-lewo. Druga zasada, trzymanie wędki. Wędkę trzymamy prawą ręką, jeżeli ktoś oczywiście jest praworęczny, i prawa ręka decyduje o kierunku, w którym poleci nasz zestaw. Kierunku prawo-lewo. Natomiast siłę rzutu nadaje lewa ręka. Lewą ręką trzymamy za sam koniec wędki i w zależności od tego, jak mocno pociągniemy, tak mocno poleci nasz zestaw. Takiej energii nadamy naszemu rzutowi. Bardzo istotną rzeczą jest trzymanie kołowrotka i kontrolowanie żyłki palcem. Kołowrotek trzymamy w ten sposób, że stópka kołowrotka jest pomiędzy palcami, natomiast palcem wskazującym kontrolujemy żyłkę. Nie trzymamy nigdy w ten sposób, nie dociągamy żyłki do rękojeści wędki, ponieważ nie będziemy mieli kontroli wysuwania się żyłki podczas rzutu. Zawsze robimy to w ten sposób, przy wszystkich lekkich zestawach. Oczywiście w ten sposób jest jak najbardziej dopuszczalny, ale przy bardzo ciężkich zestawach, gdzieś w wędkarstwie plażowym czy w wędkarstwie gruntowym, karpiowym, możemy robić to w ten sposób. Natomiast przy wszystkich lekkich zestawach robimy to w ten sposób. Przy ciężkiej odległościówce typu slider jest to szczególnie ważne, ponieważ w końcowej fazie lotu przyhamowujemy lekko żyłkę, żeby ten zestaw odpowiednio się ułożył i żeby się nie poplątał. W momencie, kiedy przyhamujemy żyłkę, zestaw wykona taki charakterystyczny koziołek i wyłoży się idealnie na wodę i dzięki temu się rozprostuje i nie poplącze. Bardzo ważną rzeczą jest, żeby zacząć hamować właśnie tym palcem żyłkę w końcowej fazie lotu. W momencie, kiedy widzimy, że spławik znajduje się już około metra nad powierzchnią wody, zaczynamy palcem wskazującym delikatnie hamować, a kiedy spławik zbliży się już bardzo mocno do powierzchni, przyhamowujemy do końca i wtedy zestaw robi ten charakterystyczny koziołek, wykłada się na powierzchnię i wtedy każdy rzut zakończony jest, powiedzmy, że sukcesem, bo sukcesem przy slajderze jest to, jeżeli zarzucimy zestaw, a on się nie podplączy. Teraz postaram się pokazać, w jaki sposób to wygląda. O, i w tym momencie zaczynamy hamować. Zróbmy to jeszcze raz.
Pawik leci i hamujemy. O, właśnie ten. Slider. Sama technika rzutu wygląda w ten sposób, że bardzo powoli odwodzimy wędkę do tyłu, spokojnie i delikatnym, płynnym ruchem zarzucamy. Wygląda to całkiem inaczej niż w przypadku lekkiej odległościówki, gdzie ten ruch jest bardzo szybki, taki jak strzelenie z batem. Tutaj mamy dużo cięższe spławiki i te ciężkie spławiki powodują, że to wszystko płynnie i bardzo dokładnie leci do celu. Sama technika rzutu jest tylko środkiem do osiągnięcia celu. Naszym celem będzie precyzyjny, dokładny i celny rzut. Aby to osiągnąć, musimy jeszcze spełnić dwa czynniki. Musimy ustalić, w które miejsce będziemy rzucać. Do tego celu najlepiej wyznaczyć sobie punkt na drugim brzegu, który będzie wyznaczał nasz azymut, oraz musimy zaznaczyć odległość, na której łowimy. Jak to zrobić, pokażę za chwilę. Teraz wybierzemy tutaj na drugim brzegu punkt, niech będzie to ta biała brzoza i postaramy się rzucić kilka razy w kierunku tego naszego wybranego celu. Jak już wcześniej wspomniałem, bardzo ważna technika. Prawa ręka decyduje o tym, w którym miejscu położymy zestaw w kierunku prawo-lewo. Jeżeli chodzi o wyznaczenie odległości, na jakiej łowimy od brzegu, mamy praktycznie dwie możliwości. Albo zaklipsujemy żyłkę na kołowrotku, albo zaznaczymy żyłkę na odległości, w której chcemy łowić. Jeżeli chodzi o klipsowanie żyłki, jest to na pewno skuteczna metoda. Każdy nowoczesny kołowrotek ma na szpuli taki klips, który służy właśnie do tego celu. Założenie żyłki na taki klips jest praktycznie dziecinnie proste. Postaram się to pokazać. Wystarczy przycisnąć palcem i wciągnąć tą żyłkę. Już mamy gotowe. Metoda ta jest na pewno skuteczna, aczkolwiek wymaga troszeczkę doświadczenia przy rzucaniu. Ponieważ w momencie, kiedy żyłka wysnuwająca się z kołowrotka nagle spotka opór wywołany właśnie tym zaklipsowaniem, zestaw może się odbić i gwałtownie cofnąć do tyłu. To może wywoływać niecelne, nieprecyzyjne rzuty. Tak jak w przypadku metody czy feedera, jest to konieczność, ponieważ nie możemy zarzucić i ściągnąć koszyka do siebie, bo rozwalilibyśmy całą tą kompozycję, którą mamy w nim ułożoną. Tak w przypadku odległościówki
spokojnie możemy zarzucić troszeczkę dalej i potem kołowrotkiem dociągnąć zestaw do miejsca, w którym chcemy łowić. Dlatego, zwłaszcza dla początkujących wędkarzy, zaznaczenie odległości na żyłce wydaje być się lepszym rozwiązaniem. W każdym razie na pewno lepszym na początek. W jaki zatem sposób zaznaczyć żyłkę, właściwie odległość od brzegu, na jakiej chcemy łowić? Praktycznie są dwie metody. Pierwsza z nich to jest wykorzystanie białego markera. Markerem zaznaczymy fragment żyłki i do tego miejsca zawsze dociągniemy żyłkę na kołowrotku. Drugą metodą jest zrobienie węzła z cieniutkiej żyłki o innym kolorze, żeby ten kolor się odznaczał, żeby był widoczny na żyłce głównej. Węzeł robimy dokładnie taki sam jak w przypadku stopera do slidera, także każdy go powinien znać. Jeżeli nie, zapraszam na stronę www.leszcz.pl bądź na nasz kanał YouTube. Tam kilkakrotnie pokazywałem, w jaki sposób węzeł taki zawiązać. Użycie markera do żyłki wydaje się stosunkowo proste. Wystarczy wziąć żyłkę, przemalować ją markerem i gotowe. Problemy zaczynają się troszeczkę później, kiedy ten marker, a właściwie ślad, który on zrobił, zaczyna wysychać i odpada od żyłki. Powodem takiej sytuacji jest przede wszystkim zanieczyszczenie żyłki. Dlatego warto każdorazowo przed nałożeniem tego śladu od markera wyczyścić dokładnie żyłkę, bądź płynem do mycia naczyń, bądź jakimkolwiek spirytusem. Są różnego rodzaju płyny do topienia żyłki, idealnie nadają się właśnie do tego celu. Najpierw czyścimy żyłkę stosunkowo dokładnie, możliwie jak najbardziej dokładnie. Później dopiero robimy ślad markerem. Tak więc w pierwszej kolejności bierzemy troszeczkę płynu do naczyń. Czyścimy żyłkę. Taka idealnie odtłuszczona żyłka. Teraz nadaje się już do zamalowania. Bierzemy marker i znaczymy około 10-20 cm dokładnie z każdej strony. I takie znaczenie zostawiamy na około 5 minut, aby dobrze wyschło. No, w warunkach słonecznych wysycha to ładniej, szybko, gorzej, kiedy mamy niską temperaturę bądź pada deszcz, trwa to troszeczkę dłużej, ale warto odczekać, żeby to trzymało się dobrze żyłki i stosunkowo długo nam służyło. Zazwyczaj jedno takie pomalowanie starcza na 2-3 godziny łowienia, także warto po 2-3 godzinach tą czynność powtórzyć, od nowa nałożyć tą warstwę i wtedy spokojnie mamy zaznaczoną odległość od brzegu w ten właśnie sposób. Ten biały ślad, który zrobiliśmy na żyłce, doskonale widać właśnie w tej chwili. Widzimy też nawój na kołowrotku. Ustawiamy ten biały ślad albo przy kołowrotku, bądź na pierwszej przelotce i praktycznie za każdym razem jesteśmy w stanie ustawić zestaw idealnie w tym samym miejscu. Drugim sposobem znaczenia odległości, na której łowimy, jest zawiązanie węzełka. Węzełek wygląda idealnie tak samo jak stoper, który używamy do slidera. Już wielokrotnie pokazywałem, w jaki sposób go zrobić, ale przy tej okazji pokażę to jeszcze raz. I węzełek ten po prostu ustawiamy
na wyznaczonej wcześniej odległości. Zarzucamy wtedy zestaw i każdorazowo dociągamy do tego węzełka w ten sposób, że węzełek ustawiony jest bądź przy kołowrotku, bądź na pierwszej przelotce i daje nam 100% pewność, że łowimy zawsze w tym samym miejscu. W jaki sposób zrobić węzełek? Najlepiej wziąć kawałek żyłki o kolorze innym niż kolor żyłki głównej. Ta żyłka powinna być stosunkowo cienka. Pamiętamy o tym, że ten węzeł będzie przelatywał przez przelotki. Robimy to w ten sposób, że przykładamy żyłkę do żyłki głównej. Następnie robimy pętelkę i trzykrotnie przez środek przeciągamy. Raz, dwa, trzy. Zaciągamy. Oczywiście nadmiar żyłki obcinamy. Tutaj też ta sama zasada. Zostawiamy dłuższe końce. Te dłuższe końce powodują, że ta żyłka płynnie przechodzi przez przelotki. Ten węzeł tak czy inaczej poleci przez przelotki. Także dobrze wskazane jest, żeby on nie hamował płynności ruchu, płynności zarzutu. W razie czego mamy dłuższe końcówki, które pozwolą nam ten węzeł dociągnąć. Gotowe.